8 cm wyższy jest Sergiusz Zając, to najbardziej jaskrawa różnica, ale zasięg ramion tylko 3 cm lepszy dla rzeszowianina. Większe doświadczenie ma Łukasz Kulpa i jest o 4 lata od Zająca starszy. Piotr Jarosz będzie arbitrem tego pojedynku. Waga półciężka, ciemne spodenki Sergiusz Zające, jasne spodenki Łukasz Kulpa. Oczywiście dziś wieczorem poznamy mistrza Babilona w wadze półciężkiej, a Zając i Kulpa będą chcieli budować swoją drogę w górę tej dywizji. Bo myślę, że takie starcie z rodzaju tych nie mrugać, bo tutaj naprawdę obaj nie będą czekali na to, co się wydarzy, tylko za moment pewnie ruszą do ataku. Czy będzie to Łukasz Kulpa, czy może Sergiusz Zając? Na razie spokojniej młodszy z zawodników, aktywniej Kulpa. Trzecie niskie kopnięcie wymierzone przez Kulpę. Zastopował tego low kicka dobrze Sergiusz Zając. Świetnie się zachował tutaj Zając. Ale szybki jest Zając, naprawdę. I nogi, i pięści bardzo szybko pracują u Sergiusza Zająca. Próba siły w klinczu teraz, ani jeden, ani drugi nie dali się wywrócić. Jedno kolano zadane przez Zająca. Łukasz Kulpa przyszpija teraz Zająca do siatki. Kamerę zabierz, kamerę zabierz. Odwróć, odwróć. Trzymaj, odwróć. Słyszeliśmy, że sędzia Piotr Jarosz, oprócz tego, że pilnuje zawodników w klasę, to również operatorów kamery. Wszechstronnie utalentowany człowiek. Dobre kolana wymierzał Kulpa, ale teraz udało się Sergiuszowi Zającowi odwrócić pozycję. To on dociska swojego rywala do siatki. I wyrwał teraz Zająca z ziemi Łukasz Kulpa. Już jest pozycja boczna. W poprzedniej swojej walce Kulpa pokazał naprawdę bardzo dobrą, ciasną kontrolę w parterze. No i zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj potwierdzenie tych umiejętności Słupszczanina. Jest już dosiad, ale Zając tylko na to czekał. Gotowy był z mostkowaniem, żeby odwrócić sytuację. Świetnie zrobił to Sergiusz Zając. Dobrze, cały czas. Już myślał, że w dosiadzie jest Kulpa, ale dobrze zrobił to zawodnik Spartakusa Rzeszów. Nie daj nogi sadzić! Nie daj nogi sadzić! Nie daj nogi sadzić, pod biodro! Tak jest! Łokcie, łokcie! Łokcie, cały czas łokcie! Dobrze, uderzaj! Kilka krótkich podbródkowych wymierzonych przez Zająca. Święty teraz podłączył! Rozruba robi! Naruszył prawym, a później dokończył serią ciosów, lawiną wręcz, która trafiała raz po raz Łukasza Kulpę. Starcie, które przez nokaut techniczny zwycięża Sergiusz Zając!